od warzyw i owoców, tutaj mamy przede wszystkim kolendrę. Kolendrę chcę zamrozić, to znaczy posiekać drobno, włożyć do mojego pudełka i trzymać w zamrażalniku, tak jak robię z koperkiem, z pietruszką. Ponieważ z kolendrą zawsze mamy taki problem, że ona bardzo szybko więdnie, a używamy jej w małych ilościach, bo nie jesteśmy aż takimi wielkimi fanami, dlatego myślę, że tak się bardzo dobrze sprawdzi. Mamy też pieczarki, po które specjalnie chodzę do takich naszych lokalnych delikatesów, gdzie mogę je kupić na wagę. Niestety w dyskontach zawsze są tylko w większych opakowaniach, a ja bardzo często potrzebuję dwóch, trzech pieczarek, więc muszę się tam specjalnie po nie fatygować. Mamy też imbir, który wprawdzie mam w zamrażalniku, ale w tym tygodniu mój partner będzie gotował ramen, do którego potrzebuję trochę większy kawałek, dlatego kupiłam. Jeżeli zostanie go sporo, to też trafi do zamrażalnika. Jeżeli jesteście ciekawi, jak mrożę imbir, to zapraszam na mojego Instagrama. Tam w wyróżnionej relacji macie, w jakiej formie zamrożony jest u mnie imbir, po to, żeby go ciągle nie wyrzucać do śmieci. Kiełki akurat udało mi się znaleźć, bo ostatnimi czasy zawsze mam problem, żeby je dostać. Kiełki również do ramenu. Tofu, bo tofu po prostu zawsze musimy mieć. Strączki. Zrobiłam trochę zapasów strączków w tym tygodniu. Przede wszystkim bardzo lubię te małe opakowania. W tej wersji są też fasola czarna, jest ciecierzyca, kukurydza, co tam jeszcze jest, groszek, buraki. To jest bardzo fajne, jeżeli gotujecie dla małej rodziny albo dla samych siebie, albo po prostu nie jesteście wielkimi fanami strączków i musicie je sobie dawkować w takich mniejszych porcjach, to jest bardzo wygodne. Oprócz tego ciecierzycę po prostu chcę mieć, tak samo czarną fasolę, którą będziemy potrzebować prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, ale ponieważ dzisiaj akurat byłam w sklepie, w którym ona jest, to ją wzięłam. I soczewice również na zapas. Oczywiście taniej wychodzi gotować strączki z suchych ziaren, ale nie zawsze mamy na to czas, nie zawsze się chce, trzeba też sobie czasem ułatwiać życie. Tutaj mamy łopatkę wieprzową i jakieś tam kości, wszystko do ramenu. Mięso kupujemy ekstremalnie rzadko, ja właściwie mięsa nie gotuję w ogóle, natomiast tak jak mówiłam, mój partner zdecydował, że w tym tygodniu chce ugotować wieprzowy ramen, no a wiadomo, ten, kto wymyśla danie i je gotuje, ten decyduje o tym, co będziemy jeść. Jeszcze mamy nerkowce. To jest coś, co też lubię mieć w domu w dużym zapasie, bo dużo można z nich zrobić takich wegańskich odpowiedników na biało, jakieś śmietany, jakieś tego typu rzeczy. I to jest też bardzo wygodne, bo czasem chcę coś zrobić, a nie mam na przykład już jogurtu albo nie mam śmietany, więc zamiast iść specjalnie do sklepu po jedną rzecz, czego bardzo nie lubię i unikam jak ognia, zrobię sobie taki wegański odpowiednik z nerkowców. Także niekoniecznie ich teraz potrzebowaliśmy, bo mamy jeszcze, ale były w promocji w Biedronce, także musiałam skorzystać. Kopytka z garmażu z naszych lokalnych delikatesów, które będą dzisiaj na bardzo prosty, szybki, lekki, łatwy obiad, czyli kopytka pieczone z warzywami. To wszystko taki po prostu łatwy obiad. Mleko, jogurty, burrata. Burrata będzie w tym tygodniu pieczona z pomidorkami koktajlowymi. Dzięki temu, że zakupy generalnie nie były duże i nie były drogie, to postanowiłam się szarpnąć na dwa opakowania buraty, która była w zabójczej promocji. Z 6,99 na 6,94 po prostu zrobiłam deal życia. Tak samo kupiłam też finu w promocji, którego jeszcze nie potrzebujemy, ale będzie potrzebne, także zostało kupione. Salami wreszcie pojawiło się w Lidlu, salami z dobrym składem, dotąd było tylko w Biedronce. W Biedronce było wprawdzie dzisiaj promocja na to salami, ale wiadomo jak to jest. Gazetka jest od poniedziałku, w poniedziałek o 10 rano, nic już z gazetki nie ma, wszystko jest wykupione, także kupiłam w Lidlu. I to są nasze już wszystkie zakupy. Tak jak mówiłam, zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie możecie zobaczyć meal plan. Będą też mniejsze i większe meal prepy. No i też będę zdawać relacje z tego, co jedliśmy, czy nam to smakowało, czy nam nie smakowało.